Rozpoczyna się proces przemian dworca Warszawa Centralna. W projekcie największy nacisk zostanie położony na zachowanie istniejącego kształtu architektonicznego oraz podniesienie standardu technicznego, estetycznego i sanitarnego budynku. Powstanie obiekt na miarę współczesnych potrzeb podróżnych, który stanie się wizytówką miasta. Dla wygody i komfortu pasażerów powstanie program zagospodarowania dworca wzbogacony o nowoczesne funkcje handlowo-usługowe. Duży nacisk zostanie położony na estetykę miejsca, które jest najważniejszym węzłem komunikacyjnym Warszawy. Priorytetem przemian stanie się odnowienie istniejących elementów architektonicznych. Renowacja posadzek i kamiennych okładzin, ławek na peronach, sufitów i oświetlenia, a także wprowadzenie ładu w systemie informacji wizualnej dworca i uporządkowanie reklam. Istniejące elementy architektoniczne zostaną wyposażone w nowe funkcje, związane bezpośrednio z obsługą klientów opartą na nowoczesnych technologiach elektronicznych. Dzięki unikalnemu połączeniu nowego wyposażenia i dotychczasowych detali nawiązany zostanie dialog historii ze współczesnością, a modernistyczna kolorystyka w gamach szarości wzbogacona zostanie kolorystyką grafiki informacyjnej i uporządkowanej reklamy. Dworzec wzbogacony zostanie o nowoczesne rozwiązania funkcji uzupełniających – handlowych, gastronomicznych, pobytowych, poprawiających przyjemność i komfort podróży. Dzięki nowo powstałemu punktowi turystycznemu osoby przybywające do Warszawy zyskają możliwość uzyskania szczegółowych informacji o mieście. Możliwa również będzie lepsza promocja stolicy wśród turystów. Powstanie przyjazna przestrzeń dla osób niepełnosprawnych. Dworzec zostanie w pełni dostosowany do ich potrzeb po konsultacjach ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Zewnętrzna dostępność dla osób niepełnosprawnych zostanie przygotowana we współpracy z miastem. Projektanci dobrze rozumieją, że współczesny mobilny pasażer potrzebuje wielofunkcyjnego dworca, dzięki któremu podróżowanie zyska nową jakość. Korzystanie z dworca Warszawa Centralna zostanie połączone bowiem z możliwością dokonania atrakcyjnych zakupów, zjedzenia posiłków w komfortowych warunkach, ale także chwilą relaksu czy uzyskaniem wskazówek odnośnie bogatej oferty proponowanej turystom przez miasto. Życie zaczyna się po trzydziestce.